Podmioty zatrudniające, które nie podpisały umowy o zarządzanie PPK, mogą spodziewać się wezwania do podpisania takiej umowy na platformie PUE ZUS. Jeśli podmiot zatrudniający jest zgodnie z ustawą o PPK zobowiązany do podpisania takiej umowy, to w ciągu 30 dni od dnia otrzymania tego wezwania powinien podpisać tę umowę. Podmioty zwolnione z prowadzenia PPK mają również obowiązek odpowiedzieć na wezwanie wystawione przez PFR na platformie PUE ZUS. Podmioty zwolnione z prowadzenia PPK to mikroprzedsiębiorcy, gdzie wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z PPK, osoby zatrudniające, które są osobami fizycznymi i zatrudniają osoby w zakresie innym niż prowadzona działalność gospodarcza. Przedsiębiorcy będący uczestnikami PPE, o ile spełniają kryteria zwolnienia przewidziane ustawą o PPK. Pozostali przedsiębiorcy są zobowiązani do podpisania umowy o zarządzanie PPK, nawet w sytuacji, gdy wszyscy zatrudnieni złożyli deklarację rezygnacji z PPK. Od 21 listopada bieżącego roku przedsiębiorcy, którzy zgłaszają ubezpieczonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz nie widnieją w ewidencji PPK, otrzymają wezwanie do podpisania umowy o zarządzanie. W wezwaniu wystawionym na PUE ZUS będzie udostępniony link do formularza, w którym przedsiębiorca ma możliwość poinformowania o zawarciu umowy PPK lub o przyczynach jej niezawarcia.